Państwu. Zapraszam na pierwszy odcinek zajęć plastycznych ferii BDK online. Ja nazywam się Marcin Szymielewicz. Program montuje oraz realizuje pan Maciej Zajda. Zapraszam serdecznie. Czas zabrać się do pracy. Co będzie nam potrzebne? Nożyk, nożyczki, ołówek, linijka, egierka, w zależności od tego, czym dysponujemy, flamastry i obowiązkowo kolorowy papier. Pozwoliłem sobie już wcześniej przygotować część elementów, tak żeby troszkę jakby usprawnić ten proces powstawania. Natomiast dziś zajmiemy się takim ptakiem kolorowym, troszkę fantastycznym. No oczywiście możemy sobie zrobić ptaka, który będzie zbliżony do świata realnego. No ja raczej postawiłem na takiego ptaka bardziej troszkę fantastycznego, z takimi kolorami, że trochę rzadziej spotykanymi u nas w naszej strefie klimatycznej, no ale jest zima, więc musimy troszkę tę szarość rozkolorować, można tak powiedzieć. I tak, na początek. To są nasze elementy, z których będzie się składał ten ptak. Natomiast ja tak pokażę w skrócie może, co trzeba zrobić, żeby dojechać, żeby te elementy były już w tej formie jakiejś. Tutaj mamy nasz korpus ptaka. No i korpus ptaka przygotowujemy z papieru. To jest ten brzuszek i po sklejeniu wygląda w ten sposób. To jest brzuszek, tak, głowa. No to nic nadzwyczaj trudnego, po prostu przygotowujemy coś takiego. To jest ta nasza głowa. Tak obowiązkowo musi mieć też skrzydła. Więc skrzydła to w zależności od tego, jaki profil skrzydeł nas zainteresuje, taki wycinamy. Koniecznie profilujemy tutaj tę końcówkę, która będzie przyklejana. Tak to będzie wyglądało. Proszę, ładnie nam się tutaj pasuje. Obowiązkowo ptaszek powinien też mieć ogon. Można oczywiście to pokolorować różnymi flamastrami, na przykład to można sobie porobić. To oczywiście można podoklejać, można zdobić w zależności od czasu i fantazji, którą dysponujemy. To już jest nasza indywidualna sprawa. Oczywiście ptaszek powinien już mieć dziób, powinien już mieć oczy. Może już nie rozwodząc się za bardzo nad tym tematem, przystąpimy do sklejania, żebyśmy wiedzieli, o czym mówię. Ptaszek przygotowujący się do lotu. No przykleimy teraz może. No dla bardziej takich zainteresowanych i bardziej ambitnych to można przygotować tą ptasią rodzinę. Można zainstalować sznureczki. Mogą to być wiszące ptaki. Że tu może jeszcze podkleimy właśnie tył. O i tu możemy nawet jeszcze pomalować troszkę. Nakrapiamy ten ogon. Korpus, tak to się nam prezentuje. I tu mamy ten kulon właśnie, taka nasza głowa. Zobaczymy, może przykleić to taśmą dwustronną albo kleję. No dobrze, może jednak kleję. Nasze, jakby to powiedzieć, prywatne wybory. Możemy oczywiście całość też zmontować taśmą, to niekoniecznie klejem. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek. Lekcje realizowane są z ramienia Brodyckiego Domu Kultury. Operatorem oraz montażystą jest pan Marcin Zajda. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.